Zbiło się zimno, ale budowa tramwajna Kasprzaka dalej postępuje. Więc zobaczmy, jak to wygląda w październiku 2023. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, Czyścić Tą Wząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Kasprzaka. Znajdujemy się, jak zawsze na początku wszystkich tych odcinków, nad przystankiem Karol Koma, który to czekał i przeczekał trzy przebudowy lodowiska tramwajowego, które w tym miejscu się znajduje. Ono jest już zielone od dłuższego czasu i tutaj więcej prac nie ma już w ostatnim czasie. Wszystko jest gotowe, tramwaje jeżdżą, ale dalej tramwaje cały czas skręcają w prawo. Nie jadą jeszcze prosto po nowych rozjazdach. Nad tym teraz trwają prace budowlane. I co prawda tutaj też dużo się nie dzieje przy samym przystanku Szpital Wolski, jak możecie zobaczyć w tym miejscu, ale droga rowerowa po stronie północnej właśnie w tym miejscu nie jest jeszcze całkowicie wykończona, nie ma nawet ostatniej warstwy asfaltu na całym odcinku. Widać, że jeszcze trwają wykopy w niektórych miejscach i prace przy przekładaniu sieci, które już są do docelowej właściwie przełożenia sieci. Tu w przyszłości też powstanie nowa droga rowerowa wzdłuż ulicy Płockiej do metra Płocka, bo przy metrze została wybudowana w ramach budowy metra, a tutaj te tramwaje niestety nie dołączają się do tej inwestycji i trzeba będzie ponownie to rozkopać. No, no cóż, nie wszystko niestety da się to zrobić jednocześnie. To jest według mnie niedopatrzenie, jeżeli chodzi o te inwestycje. Natomiast tutaj lecimy dalej nad przystankami nowymi, które już są mniej więcej podobnie gotowe od dłuższego czasu. Widzimy, że są już barierki, pojawiają się mniej więcej na całej długości. Są po dwie wiaty na dany przystanek, łącznie cztery wiaty przystankowe dla tramwajów. Tory są, sieci trakcyjnej nie ma oczywiście jeszcze i tutaj jakieś nowe oczko wodne zostało wykopane w ostatnim czasie. Proszę bardzo, jest oczko wodne, jest i oczko wodne, więc jak widzicie, prace tutaj trwają. Natomiast co się faktycznie zmieniło, to jest już dalszy odcinek. Na dalszym odcinku więcej jest prac takich faktycznie widowiskowych. Po pierwsze, zielone torowisko w tym miejscu jest już mniej więcej na całej trasie tramwaju. Co to oznacza? Oznacza to, że stąd, jak lecimy teraz dalej prosto w kierunku ulicy Wolskiej, to mniej więcej na wszystkich miejscach, gdzie ma być zielone torowisko, jest już zielone torowisko. Ostatnio tutaj jeszcze było rozkładane, rozwijane, a teraz już jest, faktycznie rozchodnik się pojawił na całej długości i w tym miejscu jeszcze nie ma go, ale dlatego, że tutaj to widowisko tramwajowe dopiero jest rozkładane na docelową lokalizację. Tutaj jeszcze nie było go niedawno, jest jeszcze betonowane, ustawiane i to będzie to wszystko jeszcze połączone w jedną całość, więc faktycznie te prace są trochę później realizowane. Natomiast dotąd zielona trasa, jak widzicie, ładnie wygląda, jeszcze bez sieci trakcyjnej, więc na wygodnie można latać dronem swoją nogą. Ale już niedługo to się zmieni, bo tramwaje mają się pojawić na Kasprzaka najprawdopodobniej jakoś na początku przyszłego roku, a na Wolskiej będą jeździć jeszcze pod koniec tego roku albo na samym początku 2024 roku. Tymczasem dotarliśmy do przystanku PKP Wola Kasprzaka. I to dokładnie w tym miejscu będzie wygodna przesiadka pomiędzy tramwajami i pociągami. Natomiast do tego czasu trzeba przecierpieć utrudnienia, które są dosyć mocne. To jest miejsce, gdzie jeszcze niedawno rowerzyści i inni użytkownicy dróg rowerowych przejeżdżali w tym miejscu, gdzie była czarna dziura od długiego czasu w ramach miejsca, gdzie nie było drogi rowerowej, tylko był ciąg pieszo-rowerowy przez przystanek autobusowy, czyli coś, co było kuriozalne. Teraz ta przestrzeń po prostu została całkowicie wyłączona z użytkowania. Rowerzyści i piesi muszą, aby dojść po prostu do przystanków tramwajowych, do przystanków autobusowych w kierunku na przykład Warszawy Zachodniej, stąd pokonać jedną, dwie, trzy, cztery, nawet pięć sygnalizacji świetnych. To jest naprawdę całkiem dużo, to nie jest wygodne, to zajmuje bardzo dużo czasu. Wiem, że takie uroki placu budowy, ale pięć sesji świateł to już nie jest wygodny węzeł przesiadkowy, to właściwie nie jest węzeł przesiadkowy, bym powiedział. Nieironicznie ja teraz wolę wziąć Vetturillo i pojechać w różne miejsca w okolicy, niż przesiadać się w tym miejscu z autobusów, na przykład linii 105 jadących z Bemowa do jakiejkolwiek innej linii autobusowej w tym miejscu, bo po prostu to jest wykonalne i nie jest jakkolwiek wygodne. Co też pokazuje, że rowerzyści w tym miejscu nie jeżdżą tą trasą rowerową. Skąd to wiem? Ostatnio było pokazywane, która droga rowerowa jest najbardziej popularna w całej Warszawie i droga rowerowa wzdłuż ulicy Kasprzaka nie jest już na podium, jest na podium, ale nie jest na pierwszym miejscu, jakby miało to miejsce jeszcze kilka ostatnich razy. Więc widać ewidentnie, że ta budowa mocno zatrzymała ruch rowerowy,
I z tego co wiem, niektóre osoby, które normalnie by jechały do centrum, tutaj teraz nie jadą do centrum, tylko jadą na przykład do metra Bemowo i stamtąd już jadą komunikacją miejską, bo po prostu nie chcą w to miejsce wjeżdżać, wolą to omijać szerokim łukiem. Ale dobrze, o tych problemach rowerowych mówiłem już nie jeden raz. Na sam koniec tylko oczywiście powiem, że tutaj widzieliście ten przystanek nowy tramwajowy, który się znajduje po środku, pomiędzy jezdniami, całkowicie po tej stronie ronda, czyli po stronie wschodniej, dzięki czemu będą bardzo wygodne przesiadki z pociągami. Jak widzieliście, przystanki już mniej więcej są, wiaty pojawiają się, a w tym miejscu aktualnie jest poprowadzone przejście dla pieszych. W teorii jest to też przejazd rowerowy, zgodnie z oznakowaniem, które tutaj jest w różnych miejscach pokazane, natomiast de facto przejazdy rowerowe zostały zlikwidowane wraz z włączeniem ronda jako rondo i rowerzyści muszą tutaj przechodzić, ale chyba nie muszę mówić wam, jak jest naprawdę. Jak widzicie, tak wygląda rondo z góry, przejście przez sam środek placu budowy, a właściwie przez sam środek ronda jest teraz niezbędne, aby się przedostać w relacji północ-południe przez całe rondo, bo pozostałe przejście do pieszych tutaj właśnie, tutaj będą zostały całkowicie usunięte. Przynajmniej na ten aktualny etap budowy. Natomiast lecąc dalej, możemy zobaczyć kolejne nowe zielone torowisko tramwajowe, które się już stąd ciągnie prawie. Tu jest jeszcze zawrotka, która jest tymczasowa, najprawdopodobniej skoro ona tutaj cały czas jest, to może być jeszcze użyta, a tego tutaj też nie zostało całkowicie połączone, ale oczywiście będzie wyburzone w tym miejscu i tutaj też się pojawi rozchodnik. Dalej lecimy i mamy tą czarną dziurę tramwajową, która jest tutaj krótka, ale jest cały czas, czyli oczywiście przystanek tramwajowy Ordona. Znajduje się właśnie w tym i oto miejscu i przed samym skrzyżowaniem cały czas jest ta dziura, gdzie szyny się nagle kończą. Już widzę, że tutaj mniej więcej te większe problemy tam już i utrudnienia zostały zakończone przy budowie i miejmy nadzieję, że niedługo w tym miejscu też się pojawi to widowisko tramwajowe. Tu z kolei ciekawostka, budynek, który jeszcze niedawno był w mojej serii Opuszczona Warszawa, w moim filmie pokazany jako właśnie opuszczone elementy Warszawy i budynki, już został właśnie wyburzony, więc taka ciekawostka wzdłuż inwestycji tramwaju na Kasprzaka. Natomiast tutaj patrząc z góry widzimy drugi przystanek tramwajowy Ordona, tym razem w kierunku centrum, no i całe skrzyżowanie całkiem nabiera już ostatecznych kształtów. Widać, że prace trwają, widać, że te tramwaje i tory tramwajowe już mniej więcej są wszędzie i słupy od sieci trakcyjnej też już są mniej więcej zamontowane wszędzie, gdzie powinny być. Chodniki i drogi rowerowe nabierają ostatecznych kształtów, ale cały czas nie ma przejazdu ulicą Kasprzaka w kierunku Bemowa, to jest cały czas nieczynna jezdnia, ta po prawej stronie. Tam się jeździ na okrągło, teraz dosyć ładnie na okrągło, ale jakoś się dojeżdża, zresztą zobaczycie, co się dzieje tam przy Elekcyjnej na ulicy Wolskiej. Natomiast w tym miejscu jest tułowe betonowanie torowiska tramwajowego właśnie w tym miejscu. Tutaj trwa to betonowanie, pochylnia, tędy tramwaje będą zjeżdżać na dół, na poziom -1 z ulicy Kasprzaka na ulicę Wolską i dalej oczywiście jedąc w kierunku Bemowa. Więc tutaj ten cały fragment wraz z nowymi rozjazdami, które muszą pojawić się tutaj na dole, będzie to musiało być wszystko zabetonowane. Rozjazdy stoją tam obok, są położone, ale na razie się nie spieszą, żeby być już ustawione w docelowej lokalizacji. Znając życie, za miesiąc już raczej te rozjazdy będą na miejscu, będą przynajmniej umocowane w docelowej lokalizacji, a później pewnie w kolejnym miesiącu będzie to już wszystko zabetonowane. Tu z kolei duża nowość, w końcu przejście dla pieszych, właściwie ten wiadukt pieszo-rowerowy ma już barierki i widać, że to jest część pieszo-rowerowa, widać też tą część, która jest oddzielona i dokładnie widać, że tędy będą mieli poprowadzone drogę dla osób niewidomych, więc to jest na duży plus, że faktycznie to coś się zmieniło i te barierki, no i oczywiście te wyższe barierki, które są do tego, żeby przypadkiem nie dotknąć sieci trakcyjnej. One też tam przy Kasprzaka, znaczy przy wiaduktach kolejowych też były poustawione tam jeszcze pod wiaduktami, one właśnie niedługo będą montowane na tych wszystkich konstrukcjach wiaduktowych. Możecie je zobaczyć właśnie przy wszystkich liniach kolejowych czy tramwajowych. Jeżeli przecinają je właśnie tego typu miejscach z siecią trakcyjną, muszą być tego typu barierki i specjalne elementy zamontowane, aby przypadkiem nikt tam nie dotknął, no i oczywiście inne aspekty bezpieczeństwa też to spełnia. W tym miejscu mamy Rutę Wolską, ale o tym przystanku tramwajowym na poziomie -1 powiem trochę więcej za chwilę, bo najpierw przejdźmy się w starym śladzie linii tramwajowej, choć de facto już widzicie, że tutaj się pojawia bardzo szybko, bo trzeba przyznać, że to szybko tutaj się rozpoczęło pracę nad nową pochylnią tramwajową, stąd tu mamy stare torowisko, przystanek Sowińskiego, stara sieć trakcyjna, stare tory, dokładnie widać, że to się wszystko kończy.
rzeczy. No i widać też, że nowe tory i nowe torowisko tutaj mocno i szybko zaczyna się pojawiać. Tutaj oczywiście też to będzie wszystko na zasadzie zielonego torowiska, zresztą mniej więcej na całej trasie będzie tam, gdzie można, będzie wszędzie na zielono. Pomijając fragmenty, gdzie będziemy jeździć na dole w wykopie, więc tutaj może być krótki fragment z zielonym torowiskiem, następnie będzie już faktycznie zjeżdżać na sam dół na minus jeden dla tramwajów i do przystanku. Natomiast tutaj stare torowisko tramwajowe było jeszcze niedawno, tutaj był stary przystanek Ruta Tawolska, no i dalej te tramwaje tutaj jechały zygzakiem, omijając skarpę, przejeżdżając właściwie nad nią z bardzo małym łukiem, znaczy z łukiem może nie aż takim małym, ale z bardzo małym miejscem, i w jego śladzie w tym miejscu niedługo będzie się już pojawiać faktycznie droga rowerowa, chodnik też całkowicie będzie przebudowany, przystanek tramwajowy, cmentarz prawosłonny został całkowicie zlikwidowany i właściwie nie ma co po nim płakać, bo aż tak dużo osób w teorii z niego nie korzystało, a i tak był tylko i wyłącznie jednokierunkowy. Teraz będzie dla autobusów i to w obydwu kierunkach. Tu widzieliśmy tymczasowe przejście dla pieszych, bo nie ma przejścia w innym miejscu przez całe to skrzyżowanie zbytnio, więc tutaj też są niezłe utrudnienia, zresztą jak widzicie przejazd przez to miejsce nie jest możliwy. W relacji Ordona i Elekcyjna, czyli północ-południe, nie da się tutaj przejechać, bo torowisko to tam wojowe stare musi być zlikwidowane, a następnie trzeba będzie zamontować zupełnie nowe tory w tym miejscu. Przy okazji przystanek tramwajowy Elekcyjna też całkowicie będzie przebudowany w ramach tej inwestycji i będzie zupełnie nowy. W teorii tutaj można skręcić w Ordona, ale w praktyce to nie jest łatwe. Autobusy teraz tutaj jeżdżą dosyć dużymi i ciekawymi objazdami i pojawiło się to nowe tymczasowe przejście dla pieszych właśnie dosyć daleko od skrzyżowania, ale dobrze, że w ogóle jest. Jak widzicie, jest potrzebne, bo ludzie faktycznie z niego korzystają. Tymczasem zlećmy na poziom minus 1. Tutaj jak widzicie można zlatywać i w końcu jesteśmy. Tutaj tramwaje będą jechać dołem. Nie lecę dołem oczywiście, bo jak widzicie są osoby na budowie, więc nie wlatuję nikomu nad głowę bezpośrednio. Natomiast tramwaje tutaj będą przejeżdżać dołem pod właśnie ulicą Kasprzaka, która będzie tutaj łączyć z ulicą Wolską. Sygnalizacja świetna tutaj będzie. Będą trzy pasy Kasprzaka łączące się z Wolską. No i w tym miejscu, tak jak powiedziałem przed chwilą, właśnie będą zamontowane rozjazdy. Te zjazdy już tutaj są i widać dokładnie, że kiedyś tutaj jeździły jeszcze samochody, a teraz to będzie wszystko zupełnie inaczej wyglądać. Co ciekawe, i w ramach ciekawostki mogę wam powiedzieć, że jeszcze przed samym zakończeniem funkcjonowania tego tunelu, właściwie tej drogi Kasprzaka w tym miejscu, było wymienione oświetlenie ze starego na nowe LED-owe przez ZDM. Pamiętam, że się zastanawiałem, czy ZDM nie sponsoruje po części tej inwestycji tramwajowej, skoro im wymienia oświetlenie. No, faktycznie wymienili je na sam koniec. Czy to dobrze, czy źle, nie mnie oceniać, dajcie znać w komentarzach, co o takich rewolucjach sądzicie, natomiast faktycznie to było jeszcze na sam koniec realizowane. Tymczasem te tramwaje stąd będą jechać dalej, tu widzicie, że cały czas trwa wyrównywanie i uporządkowanie ziemi w tym miejscu, natomiast na górze, na całym nowym węźle przesiadkowym Ruta Wolska, dużo się dzieje. Tak, to trzeba przyznać, że dużo się dzieje, sama ulica Ruta Wolska ma teraz jedną jezdnię, jeden wiadukt jest nieczynny, drugi jest czynny w obydwu kierunkach, jak widzicie tam trwają prace, głównie dlatego, że to jest bardzo blisko, jeżeli chodzi o przystanek tramwajowy, trzeba zrobić nowe zejścia, schody, pochylnie, czy oczywiście też i windy, pochylnia ta wąska, tak, wiemy, że ona jest wąska bardzo, ale już mniej więcej całkowicie jest. Natomiast jestem ciekawy, czy tam wszystkie wózki będą mogły wykręcić całkowicie, bo to może być problem, jeżeli jakiś wózek z dzieckiem nie będzie mógł wykręcić. Już nie mówię o wózku inwalidzkim, ale po prostu jeżeli tam faktycznie zbyt mała skrajnia, że tak to powiem, będzie i nie będzie dało się nawet wykręcić. Ale to jeszcze zobaczymy. Tymczasem teraz się znajdujemy mniej więcej na wysokości przystanku tramwajowego Ruta Wolska. Pod nami tramwaje będą się zatrzymywać, będą oczywiście wiaty. Widzimy jeden szyb windowy, schody do przejścia podziemnego, bo przejście podziemne pozostało, ale jest zupełnie nowe. No i widzimy też zupełnie nową pochylnię w tymże miejscu. Całkiem długo się tutaj będzie zjeżdżać i z pochylnią też można wjechać na poziom przejścia podziemnego. Z drugiej strony będzie kładka, ale zupełnie nowa i na kładkę będzie też wejście za pomocą właśnie schodów. Jak widzieliście, tylko i wyłącznie jedna winda od tej strony będzie, druga winda będzie znajdować po drugiej stronie całego tego węzła, czyli po stronie południowej, i tam też będzie również i pochylnia. Tam to jest już mniej więcej gotowe i więc tego aż tak szczegółowo wam w tym filmie dzisiaj nie pokazuję. No i tutaj trwa betonowanie poszczególnych aspektów, jeżeli chodzi o nowe schody. No i tak mniej więcej wygląda ta cała przebudowa, właściwie cała nowa inwestycja tramwaju na Kasprzaka. Jak widzicie, wszystko postępuje do przodu, ładnie prace są realizowane i widać też, że dużo osób się kręci na całej budowie.
To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam do zostania patronem Avizonosza. Dzięki temu mogę cały czas realizować te filmy w coraz to lepszej formie i coraz to lepszym standardzie. No i co tu dużo mówić, kolejny film z tramwajem Kasprzaka za miesiąc. I w teorii do końca roku tramwaje mają wrócić na ulicę Wolską. Cześć!